Wiadomo, nie ma lepszego sposobu na obalenie reżimu niż w ogóle czepianie się linką helikopterów, wysadzanie zbiorników z benzyną, robienie efektownych trików na motorze, no i szereg jeszcze innych fajnych akcji, jak na przykład podróżowanie na spadochronie, podciągając się o teren, który jest pod nami. No generalnie masa możliwości, masa niekonwencjonalnych rozwiązań, których tak naprawdę nigdzie indziej nie było. W ogóle base jumping, skakanie z 500-metrowego wieżowca, no gdzie coś takiego znajdziesz? Wyraźnie twórcy podeszli do gry bardzo w lekki, abstrakcyjny sposób, ale wyszło to oczywiście grze na dobre i będziemy się przy niej świetnie bawić. A teraz miejsce pierwsze. Pierwsze miejsce, God of War 3. Zresztą ogólnie z serią God of War to zabawna sprawa, bo zawsze jak się pojawia jakiś nowy slasher, obojętny przez kogo stworzony, jest porównywany właśnie do God of War. Ten God of War stał się takim ogólnie wyznacznikiem dobrego slashera. No i cóż, trójeczka zapewne pokaże, że całkiem słusznie tak się dzieje. No my God of War 3 na pierwsze miejsce naszego podsumowania wsadziliśmy w zasadzie w ciemno, bo w pełną wersję jeszcze nie graliśmy, ale ja absolutnie nie wierzę, żeby tutaj cokolwiek mogło pójść źle. To na pewno będzie coś mega. Sony tutaj wyciąga najcięższą artylerię, jaką ma. Jest to najważniejszy chyba w ogóle tytuł dla nich w tym momencie, obok Gran Turismo. No i też o tej grze mówiło się w zasadzie od pierwszej publicznej prezentacji PlayStation 3, więc tutaj na szali jest wszystko. Zresztą co do Sony to ciekawa sprawa, że oni naprawdę potrafią fenomenalnie dopracować swoje gry, swoje najważniejsze tytuły. Tak było przecież z Heavy Rainem, tak zapewne będzie z Gran Turismo i z God of War. Jeśli im na czymś zależy, to potrafią przygotować bardzo smakowity kąsek. Liczymy też oczywiście na polską wersję z Bogusławem Lindą w roli głównej. Mam nadzieję, że tutaj ta passa, o której mówisz, dobra, dobrych pasy, lokalizacji tak, zostanie podtrzymana. No i mamy nadzieję, że pan Bogusław sprawdzi się w erotycznej minigierce, która została ujawniona w tym tygodniu, więc nie wiadomo, co to tam będzie. No w sumie w każdym God of Warze była erotyczna minigierka, więc dziwnie, jakby mogłoby nie było. Zabraknąć. Ale wiadomo, że teraz Kratos wskoczy do łoża jakiejś bogini. Będzie się działo. Tam dużo ich jeszcze nie zostało przy życiu, ale okej. Więc God of War 3, największa premiera marca tego roku. Być może największa premiera całego tego roku, albo ostatnich paru lat, kto wie. Zobaczymy. Jak widzicie, marzec wymiata, a materiały z wszystkich tych gier znajdziecie oczywiście na tvgry.pl. W zeszłym tygodniu mieliśmy dla Was do wygrania w konkursie edycję kolekcjonerską gry Aliens vs. Predator. Z takim oto facehagerem, który teraz się na Bugsie biednym zadomowił. O Boże, Bugs! Bugs, biedaku! Wygrał tę grę użytkownik Quarantinum, który jako jeden z niewielu nie złapał się na nasz haczyk. Tak, haczykiem była druga piosenka pochodząca z gry Rez, która na początku pojawiła się na Dreamcastie, potem była również i na PlayStation i ostatnio pojawiła się też na Xbox Live Arcade. Jest to bardzo ciekawa, oryginalna gra muzyczna. Jeśli jej nie znacie, to naprawdę warto się nią zainteresować. Polecamy. A dzisiaj w konkursie do wygrania takie 8 gier. Poproszę o przejazd kamery triumfalny. Mamy tutaj Obliviona, Grand Theft Auto Vice City, Bioshocka, Cywilizację, czego my tu nie mamy. Czego my tu nie mamy w zasadzie. Jest to chyba cała kompletna nowa tania seria, która pojawiła się w sklepach, kolekcja klasyki. I jakie jest zadanie konkursowe? Zadanie konkursowe jest obrazkowe. Za chwilkę zobaczycie, a właściwie w tym momencie zapewne już widzicie, fragmenty obrazków pochodzących z różnych gier i waszym zadaniem jest oczywiście odgadnięcie, z jakich to gier one pochodzą. Odpowiedzi przesyłajcie na adres konkurs@tvgry.pl i pamiętajcie o załączeniu tam swojego loginu z gry online. No i wygra 8 osób. Dla każdej jedna gra. Dla każdego coś miłego. Zanim skończymy, jeszcze powiedzmy sobie kilka słów o naszej ramówce, która nam się już wykrystalizowała powoli. Mm-hmm. Mianowicie poza standardowymi programami, które robimy, czyli gramy przede wszystkim i recenzjami. Pojawiają się też u nas wideomagazyny i część z Was zaczęła się gubić w tym... Napływu nowych rzeczy. I mianowicie, u nas tydzień będzie wyglądał przez najbliższy czas tak. W poniedziałek mamy Flesza, czyli szybkie newsy dla szybkich graczy. We wtorek będzie Doom Starców Bonsaia. To w różnych klasykach, ale niekoniecznie starszych grach. W środę natomiast znowu Flash oraz na przemian dwa programy, Facepalm oraz Owoce Morza. Oba dotyczą generalnie tematu przeszukiwania internetu, poszukiwania zajawkowych rzeczy, no ale jest między nimi różnica. No jest, Facepalm jest bardziej skoncentrowany stricte na grach, a Owoce Morza dotyczą rozrywki jako takiej, nie, może nie tak bezpośrednio związanej z grami.
czwartki póki co wolne, no a w piątek oczywiście przegląd tygodnia. No i oczywiście jeszcze zwracamy uwagę, że poza tymi programami cały czas jakby symultanicznie będziemy robili standardowo gramy, recenzje. O, dziękuję. Recenzje, gramy, przeglądy, wszystko to standardowo zostaje i obok nich po prostu będą pojawiały się również wideomagazyny, więc nic tutaj nie jest kosztem drugiej rzeczy, wszystko jest. Więc oglądajcie, namawiajcie znajomych, w ogóle nie wiem, reklamujcie nas za darmo. Tak, za darmo. No dziękujemy tak. Wam bardzo za uwagę, to był Przegląd Tygodnia, oglądajcie u nas wszystko, a szczególnie Przegląd Tygodnia w przyszły piątek. Trzymajcie się.